Daniel Tokarz. Sekrety homestagingu. Czyli jak szybko sprzedać lub wynająć nieruchomość. Czyta Tomasz Kućma. Wstęp. Historia rynku nieruchomości sięga praktycznie początków istnienia człowieka. Chociaż jaskinie i szałasy zostały zamienione na budynki o wymyślnej formie i niemal doskonałych właściwościach technicznych, od zawsze zapewnienie warunków mieszkaniowych stanowiło jedną z podstawowych potrzeb ludzkości i nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek miało ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Rozwój podmiotów i systemów wolnego rynku nastąpił stosunkowo późno, bo po 1989 roku. Opóźnienie może być odbierane w sposób negatywny. Jednak, patrząc na zachodnich sąsiadów, łatwo przewidzieć, jakie tendencje ekonomiczne i prawne pojawią się w przyszłości. Właśnie analiza i możliwość wglądu w przyszłość pozwalają budować istotną przewagę konkurencyjną na zróżnicowanych płaszczyznach powiązanych z rynkiem nieruchomości. Przykład? Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej i spekulacje zakładające zrównanie cen nieruchomości z cenami krajów wspólnoty. Inwestorzy, którzy wykorzystali ten fakt przy zakupie gruntów rolnych, mogli cieszyć się ponadprzeciętnymi zwrotami z inwestycji. Kolejnym elementem przewagi konkurencyjnej, rzadko stosowanym w obrocie nieruchomościami na terenie Polski, może być właśnie home staging, powszechnie wykorzystywany na rynkach zachodnich czy za oceanem.